Jesteśmy na festiwalu MasterCard of Camera, przed nami specjalny pokaz filmu Całkowite zaćmienie. Zastanawiałem się, jak to było w tych latach 90. -tych pokazywać polskiej publiczności produkcję o romansie dwóch mężczyzn, o rodzącym się między nimi uczuciu. No, film najpierw był pokazany na świecie, a potem dopiero w Polsce i szczerze mówiąc, nie pamiętam polskich reakcji. To Solopan wprowadzał Jacek Szumlas, który był takim zawsze światowym kinomanem. I jakoś nie, nie pamiętam jakoś negatywnych reakcji. Mi się wydaje, że paradoksalnie to był temat nieznany, dość, jakby nieopowiadany, ale mniej budzący negatywnych jakichś emocji, niż to się stało na przykład dwa czy trzy lata temu w Polsce. Także tam homofobia, jeśli istniała, to ona nie, było, nie była tak agresywna, ona nie była tak upolityczniona. Tak, gdzieś ten temat jest chyba też wykorzystywany, by tak. te emocje i nawet po prawie 30 latach od całkowitego zaśmienia od premiery to dzisiaj znaleźlibyśmy i ludzi, i miejsca w Polsce, gdzie to byłoby i głośno odbierane, i negatywnie, i to nie byłoby zrozumiane. Tak, na pewno. Zresztą ten film jest prowokacyjny troszkę, tak jak prowokacyjne były postaci Hembo i Werlena, szczególnie rębo. I jakiego typu emocje oni jak gdyby prowokowali świadomie w dużym stopniu, i to się aktualizuje. To znaczy, nie jest to całkiem, całkiem już jak gdyby takie, taka odległa epoka. No, ale wiem, że potem wie, wie, wielu młodych Polaków, gejów, przez kolejne lata mi mówiło, jak ważny był to dla nich film i jak formatywny był to dla nich film. I wydaje mi się, że przez właśnie, przez gejowskie środowiska był on odbierany czas, ambiwalentnie czasami w Ameryce, szczególnie z pewną złością, że to nie jest romantyczna wizja, tylko, że jest w tym dużo okrucieństwa też i takiego, takiego takiej przemocy wzajemnej, ale jednocześnie myślę, że, no, że był takim bardzo ciekawym lustrem dla wielu ludzi, młodych ludzi szczególnie. Młody był też Leonardo DiCaprio, który nie debiutował, ale rozpoczynał między... mm -hmm. w tamtym czasie swoje zawodowe doświadczenia. Pani pamięta, jak on trafił do tego filmu? To był casting? No pamiętam dokładnie tę rolę i to nie w mojej reżyserii, ale Wolkera Schlendorfa miał grać River Phoenix z Johnem Malkowiczem jako Verlanem. Potem River umarł. Schlendorff się wycofał. Ja widziałam dwa filmy z młodziutkim Leonardo i też zaczęło się o nim dużo mówić, miał nominację do Oscara, no bo prostu się stał taką wschodzącą gwiazdą. A jednocześnie był fizycznie gdzieś tam bardzo podobny do Remboda albo naszego wyobrażenia i znalazłam taki T-shirt literacki w jednej z księgarni w Los Angeles, gdzie był rysunek, gdzie były rysunki różnych poetów i pisarzy, i między innymi był T-shirt z Rembodem, więc go zakupiłam, posłałam agencję Leonarda i on przyjął rolę. Czyli y, też trzeba było włożyć na to trochę pracy, żeby to się udało. A jak już spotkaliście się pierwszy raz, jakie zrobił pierwsze wrażenie? na ten? No, bardzo naturalne, Bardzo on był wtedy strasznie młodziutki, tak mentalnie bardzo młody, a, ale bardzo taki intensywny i szczery. Ale jednocześnie był takim rozbrykanym amerykańskim nastolatkiem, troszkę, troszkę takim lekko autystyczno, właśnie ADHD bardziej. Więc on miał takie cechy, z jednej strony bardzo takie młodzieńcze, czy wręcz właśnie takiego nastolata, a z drugiej strony wielką dojrzałość i to było bardzo ciekawe, to pomieszanie. Zresztą Dzięki temu to jego aktorstwo wtedy było takie no, zjawiskowe, zupełnie. A jak wygląda ten świat filmowy? Może ktoś uznał, że to jest głupie pytanie, ale jednak zadam. Jakby pani dzisiaj zadzwoniła do Leonardo DiCaprio albo gdzieś byście się spotkali, to jest tak, że mamy kontakt? Ja utrzymywałam kontakt z Leo dość długo, znaczy parę lat po, po, po naszej pracy. Potem to się rozluźniło, i potem to już w ogóle jak gdyby nie, nie. Od czasu do czasu spotykałam się z jego ojcem, który zresztą bardzo ciekawą postawił, takim ex-hipisem. I on właśnie myślę namówił Leonarda, dlatego że Leonardo w życiu nie słyszał o Rembozie jak sądzę. Natomiast George DiCaprio nie tylko znał doskonale, ale był też przez jakiś czas wydawcą takich alternatywnych książek. Między innymi o Absyncie wydali książkę i znaczeniu Absyntów w kulturze XIX wieku, tej takich przeklętych poetów i tak dalej. No i myślę i on powiedział na pewno Leonardowi, że po prostu takiej roli się nie odmawia. Także. Także, także Leoś, jak żeśmy go nazywali, wszedł w tę poezję, już właściwie w skutek filmu, a nie, że ją znał przedtem. No więc żeśmy się, ale jak gdyby się zbudowała taka duża sympatia i zaufanie. I on mnie potem się radził w paru sprawach, i tak żeśmy się spotykali. Ale potem właśnie jakoś to już przestało. Ja byłam już mniej często w Los Angeles, już tam jakby nie mieszkałam tak cały czas. On się stał już no, gwiazdą taką. Ale spotkałam go nie tak dawno temu, jakieś parę lat temu, po projekcji jego filmu Zjawa. No, i był szalenie serdeczny. Znaczy, żeśmy się oboje ucieszyli, i tak jakśmy, jakbyśmy, jakbyśmy się nie widzieli tam, nie wiem, parę lat tylko.